proszę. Oh yeah. Zbyt jeden dzień. Oh yeah. Spotnik. Oh yeah. Zbyt jeden dzień. Drodzy miłośnicy simracingu i wszyscy kibice World League of Players, już teraz chcielibyśmy Was gorąco zaprosić na wyjątkowe wydarzenie, które zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących momentów sezonu 5. Transmisję z trzeciej rundy Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Ale zanim tam dotrzemy, cofnijmy się na chwilę do ostatniego wyścigu, który odbył się na legendarnym torze w Brazylii. W drugiej rundzie tego sezonu Kacper Piekarczyk po raz kolejny potwierdził, że jest jednym z najbardziej utalentowanych kierowców. Już w kwalifikacjach nie dał szans swoim rywalom, zdobywając pole position i pokazując niesamowite tempo. Jednak podczas wyścigu los postanowił przed nim postawić wyzwania. Problemy techniczne spowodowały, że musiał gonić stawkę, ale co zrobił Kacper? Nie poddał się, dogonił rywali, a na ostatni okrążeniach zapewnił sobie zwycięstwo. To już jego druga wygrana w tym sezonie i wyraźnie pokazuje, że nie zamierza zwalniać tempa. Na drugim miejscu zameldował się Filip Frączak z zespołu Kick Sauber, który również miał znakomity wyścig, a podium zamknął Wojtek Skrzypek z Red Bulla. Wojtek swoim tempem i strategicznym podejściem do wyścigu udowodnił, że należy do czołówki i z pewnością będzie jednym z kierowców, na których trzeba zwracać uwagę w nadchodzących rundach. Teraz przed nami Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Nowoczesny tor, szybkie zakręty i jeszcze większe emocje. Nie możecie tego przegapić. Już za chwilę widzimy się na starcie trzeciej rundy. Bądźcie z nami na żywo i śledźcie każdy ruch naszych niesamowitych kierowców.